Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Lies of P. W poprzednim odcinku pokonaliśmy Simona Manusa, który był przywódcą alchemików i który chciał zamienić się w Boga. Jesteśmy na arenie, na której z nim walczyliśmy i tu jest przejście do Geppetta. I teraz zobaczymy, co dalej się jak to się historia dalej potoczy. Przygotowałem się do walki z ostatnim bossem. Bo trochę się dowiadywałem i żeby zawalczyć z ostatnim bossem, trzeba dokonać pewnych wyborów. But I do know one thing. You're stuck with me, and I'm stuck with you, pal. Wouldn't have it any other way. Przygotujmy się. To usuńmy. Dodajmy sobie tutaj tarczę. Tu dodajmy ostra rura. Stargazer. No i tu jest Geppetto. I zobaczmy, co teraz będzie. By using that vast supply of ergo and the arm of God, I just need the final ingredient. The one that holds your memories and your lifespan. Your heart. If you give me your heart, all these trials and tribulations will be over. You have been a brilliant and a good boy. As your reward, I shall turn you into a real boy. Give me your heart, son. I to musimy mu odmówić. I believed you were a good boy. But you insist on breaking my heart. Well, I suppose Carlo was mischievous. It seems you inherited his personality instead of his memories. But a father always looks after his children. Even naughty ones that must be punished, like you. In my own way, I grew to love you. After all, you're the puppet who would bring my son back to life. Geppetto wcale nie różni się mocno od alchemików. Then I'll have to retrieve it myself. Geppetto też jest lekko zmodyfikowany. I nasz ostatni przeciwnik. Come to me, my son.
Wow. No, dosyć trudny przeciwnik, przyznam, ale zaczął to będzie. Trochę trzeba się nauczyć przeciwnika. Ale powoli, powoli. O, coś się dzieje. Ależ myślałem, że zdążę. Dobra. Udało się pierwszą fazę ogarnąć. Straciłem za dużo fiolek, ale... spokojnie opanujemy. Druga faza to totalne wariactwo podobno. Zaraz się wszystko okaże. Wow. Ależ mnie pokroił. No trzeba będzie trochę inaczej podejść do pierwszej fazy zdecydowanie. Ale damy radę. Ajej, mogłem trochę podładować sobie. Kurde. You can't.
find those minions. I'll make you into a real human myself. Kurde, no faktycznie. Dobra. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Whoa. Dobra. O ja. Ależ. Chyba czuję, że to będzie dłuższe posiedzenie z nim. Naładujmy sobie rękę Legionu. Nie, rękę Legionu, Boże. Punkty baśni. Dobra, mamy 3. Niech będzie. I teraz tak. Można tu wrzucić. Karnister elektryczny. No nic, spróbujemy dalej. Powiem wam, że jest trudno, nie? Może... Dobra, to się udało. Wow. If you can't find those memories,
Ale no. Muszę do perfekcji się nauczyć tej pierwszej fazy, bo inaczej to nie ma sensu. Dobra. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. No. Ale. Dawaj, lecz. No, trochę poszło. O, mamy leczenie. O ja. Kurde. Tak jak mówię, muszę podpracować się pierwszą fazę. Zdecydowanie. A w drugiej rzucać w niego przedmiotami. Kul mi już praktycznie nie zostało. To zużyłem. Bierzmy łańcuch. No jak go nie pokonam, to czyli w środę stream. Będziemy walczyć na streamie z bezimienną marionetką. A może zmienimy broń? Zobaczymy, może włócznia kwasu coś da. Udało się odbić.
No, troszeczkę lepiej teraz. Ja pierdzielę. No. Się. Super. O ja teraz to odwaliłem. Jest. Udało się, pokonałem. Super. Szczerze, już się trochę spiąłem pod koniec. Ale mamy to. Mamy, pokonaliśmy bezimienną marionetkę. A co to? Wow. Tego się nie spodziewałem. Ale uderzenie. Geppetto padł. In honor of great writer Carlo Collodi. Teraz pytanie, czy ja mogę to pominąć? Tak, pominiemy te napisy, nie będziemy tego czytać. I teraz, co jest dalej? Wiele form życia wiecznego. Czyli krat był tylko takim testem. Dorotka. Krat.
Właśnie, i teraz ja słyszałem, że DLC czy druga część? I tu jest właśnie teraz pytanie. No dobrze, to by było na tyle. Seria jest zakończona. Dzięki, że byliście ze mną przez całą tą serię. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze, za całe wsparcie. Za streama, na którym biliśmy Laksję. I za wszystko. To by było na tyle w tej serii. Myślę, że następna seria może Was równie dobrze zaciekawić. Zapraszam do serii Rise of the Ronin i Elden Ringa, którego teraz będę chciał bardzo kontynuować. To co? Dzięki, cześć i do zobaczenia.